Czy Poznań jest miastem jazzu? Tu rozpoczynał swą działalność Krzysztof Komeda. Dziś w centrum miasta, w piwnicach Centrum Kultury Zamek, w pomieszczeniach, które przez blisko 100 lat zajmowała kotłownia ogrzewająca cały gmach, działa ceniony przez środowisko klub jazzowy. Od czasu, gdy 14 lutego 1998 roku koncertem kwartetu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego Blue Note rozpoczął swą działalność, stał się jednym z ważniejszych miejsc na muzycznej mapie nie tylko Poznania, ale całej Polski. Działa w porozumieniu z legendarnym nowojorskim klubem Blue Note i do dziś jest jednym z nielicznych miejsc w kraju regularnie organizujących koncerty światowych gwiazd muzyki niekomercyjnej. Klub zorganizował ponad 1300 koncertów, których wykonawcami byli nie tylko właściwie wszyscy koncertujący polscy jazzmeni, ale także sławy zagraniczne. Istniejemy nieprzerwanie od 11 lat, co jest sporym sukcesem na rynku muzycznym w Polsce. I nieprzerwanie od 11 lat gościmy na naszej scenie najlepszych polskich jazzmenów, ale także wybitne osobowości światowego jazzu. Mieliśmy sposobność organizować koncerty chociażby Jana Garbarka, Bramforda Marsalisa, zespołu Yellow Jackets, Nigela Kennedy'ego, Dave'a Douglasa, Kennego Garretta, Jack DeJohnetta i wielu, wielu, wielu innych. Co nas cieszy, wielu spośród tych artystów wraca do nas ponownie, jak chociażby Ken Garrett, uznawany za bardzo trudnego, jeśli chodzi o obsługę jego koncertów, artystę. Co więcej, wielu z nich mówi nam, że jesteśmy jednym z najważniejszych punktów na jazzowej mapie Europy, co jest niemałym powodem do wielkiej radości. Ale to nie jedyne formy działalności Blue Note'u, który niejednokrotnie współpracował też z festiwalami Poznań Jazz Fair i Era Jazzu. Klub nie ogranicza się jednak tylko do świata muzyki jazzowej, organizując koncerty wybitnych artystów wykonujących m.in. bluesa, soul, flamenco, acid jazz, muzykę reggae, celtycką, etniczną czy kabaretową. Blue Note nagrywa również i wydaje na płytach najciekawsze swoje projekty. Cieszymy się bardzo, że naszą działalność wspiera wielu przyjaciół. Jest wśród nich m.in. Urząd Miasta Poznania, wraz z którym organizujemy dwa najważniejsze cykle koncertowe. Pierwszy z nich to Jazz Top Blue Note, w ramach którego prezentujemy najciekawsze osobowości tak polskiego, jak i światowego jazzu. Drugim cyklem jest cykl Jazz Greats Gallery, który wpisuje się w działania zmierzające do przyznania Poznaniowi miana Europejskiej Stolicy Kultury 2016. I cykl Jazz Greats Gallery powstał po to, aby poznaniakom, ale nie tylko, pokazać absolutnych mistrzów jazzu. Koncertem, który zainaugurował cykl, był majowy występ Bramforda Marsalisa, który spotkał się z ogromnie ciepłym przyjęciem. Na fali sukcesu koncertu Bramforda Marsalisa oczywiście przygotowujemy kolejne wydarzenia z cyklu Jazz Greats Gallery. Zapraszamy m.in. na koncerty zespołu Take Six i Joshua Redmana. Prowadzona z wielką konsekwencją i rozmachem działalność klubu jazzowego Blue Note, będącego miejscem częstych spotkań licznych melomanów, wspaniale rozszerza panoramę muzycznego Poznania jako miasta chórów, konkursów muzycznych, licznych orkiestr i jazzu.